Jestem na konferencji Isle of Death. Generalnie myślę, że mogę ją polecić wszystkim. Fajna atmosfera, mnóstwo merytoryki, bardzo fajny klimat, prelekcje na naprawdę dobrym poziomie i kupę fajnych ludzi, już nie wspominając o tym wszystkim, co się dzieje w kuluarach, jakieś rozmowy, wymiana opinii. Co pierwsze mi się rzuciło, to bardzo dobra organizacja, tutaj cały ten serwis kawowy, wszystkie stoiska bardzo fajnie są rozwiązane. Super się ogląda taką konferencję na ekranie kinowym, świetne nagłośnienie. Ogólnie klimat bardzo fajny do poznawania też nowych ludzi ze środowiska. Uważam, że świetnym pomysłem było zrobienie sesji QA w takiej formie telewizyjnej. Mam wrażenie, że dzięki temu widownia wchodzi w większą interakcję z prowadzącym i właśnie zadaje więcej pytań niż z reguły to bywa na takich konferencjach, bo wszyscy się wstydzą. Jedna chyba z lepszych konferencji, nie siedzieć na żadnych twardych krzesełkach, tylko naprawdę można wygodnie posiedzieć, poglądać prelekcji, można zadać bez problemu pytanie. Każdemu prelegentowi mamy aplikację, żeby się kontaktować i jeszcze zadać pytania i na nie dostać odpowiedź, więc idealnie. Generalnie topka, jeżeli chodzi o wszystkie konferencje około IT. Genialny pomysł z Q&A-em, ten mikrofon rozwalił system latający. Z fajnych rzeczy też na pewno apka, w której można zadawać pytania. Ja mogę polecić I Love Dev. Jestem tu pierwszy raz i nie spodziewałem się, że będzie to tak ciekawe. Jest to taki ekstrakt w pigułce z różnej tematyki prowadzone przez znane osoby, z youtuberów, blogerów i autorów podcastów, także super, super okazja, żeby ich poznać, zadać im pytania. No generalnie uważam, że to jest dobrze spędzone 8 godzin. Szczerze, bardzo polecam konferencję. Bardzo treściwa, nie trzeba chodzić i wybierać, tak jak na różnych innych konferencjach, pomiędzy różnymi wykładami. Tutaj wydaje mi się, że bardziej organizatorzy postawili na jakość, a nie na ilość. Wystąpienia samej śmietanki towarzyskiej, jeżeli chodzi o IT. Bardzo fajne prezentacje, krótko, zwięźle, same konkrety, jeżeli chodzi o security, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o samo też stricte programowanie. Bardzo fajna konferencja. Bardzo fajne warunki do networkingu, super grywalizacja, polecam.